Panie Marku, Bednarek coraz śmielej poczyna sobie w lidze angielskiej. Myśli pan, że to są wyraźne sygnały dla selekcjonera Adama Nawałki, że ten chłopak powinien mieć przyszłość w kadrze? No przyszłość na pewno, bo to jest bardzo ciekawy piłkarz. Natomiast użyłbym liczby pojedynczej, że to jest sygnał. I to bardzo mocny sygnał. Sygnał, który został poparty golem, bardzo dobrym występem. No nareszcie, tak? Chciałbym się tutaj powiedzieć, bo Bednarek no długo tam był w poczekalni w swoim klubie, ale to tak są takie rzeczy no niestety normalne, tak, że się przychodzi na tak znacząco wyższy poziom, że trzeba swoje odczekać. No jesteśmy zadowoleni, że wreszcie się to wydarzyło, że zagrał aż z takim sukcesem i z takim przekonaniem. No i na końcu ten dodatkowy aspekt bramki wykonania obrońcy jest ważny, ale z drugiej strony na ten hura optymizm wylałbym troszeczkę zimnej wody, bo to jest pierwszy mecz, to jest pierwsze znaczące jego osiągnięcie, ale żeby powiedzieć o piłkarzu ukształtowanym, o piłkarzu, który na stałe może zagościć w pierwszej reprezentacji Polski, trzeba powiedzieć o pewnej kontynuacji gry, o kilku występach, może nie aż takich okraszonych bramkami, bo to już by był bardzo wysoki poziom, taki wręcz bym powiedział, aspirujący do jeszcze wyższego oczekiwania kibiców, ale trener na pewno, z tego co wiem, się mu przygląda mu się na co dzień i w tym takim kluczowym momencie zastukał do bram reprezentacji, bo to jest taki de facto ostatni dzwonek, zostały nam dwa spotkania towarzyskie. Jeżeli będzie grał we wszystkich spotkaniach, jeżeli będzie grał dobrze, to ja myślę, że trener no bardzo mu się dokładnie przyjrzy. Jeżeli to jest epizod, czego oczywiście nikt by sobie nie życzył, no to trzeba czekać na taką kontynuację, taką stabilną formę, na to, co ja myślę, że na końcu osiągnie. Czyli te kilka spotkań do końca Ligi Angielskiej mogą być dla niego kluczowe też w kontekście reprezentacji, tak? Czy ustabilizuje się i czy będzie grał? Tak, no przede wszystkim to jest końcówka sezonu, która będzie pokazywała, na ile on już jest takim dojrzałym piłkarzem. Na pewno, jeżeli zagra wszystkie spotkania, jeżeli zagra spotkania na przyzwoitym poziomie, no to ten dzwonek do reprezentacji będzie bardzo, bardzo mocny, to będzie taki dzwon Zygmunta. A jeżeli to jest epizod, jak wcześniej powiedziałem, no to musimy poczekać. No niestety na jego taką negatywną okoliczność tutaj wpływa sytuacja, że graliśmy już te dwa mecze takie towarzyskie, które się odbyły w marcu. To był taki praktycznie ostatni sprawdzian, ale Bednarek jest znany trenerowi, występował w kadrze młodzieżowej, był już na zgrupowaniu pierwszej reprezentacji, także ja bym się pokusił, że jeżeli będzie grał, to wsiądzie do samolotu. To zawodnik przede wszystkim obrońca, ale może być też ustawiany jako pomocnik, ale jeśli chodzi o kadrę, to chyba jednak większa konkurencja w tej pomocy, prawda? Ja myślę, że w kontekście kadry jest rozpatrywany jako jeden ze środkowych obrońców, tak? Chyba żeby Polska zagrała trójką z tyłu, co ostatnio żeśmy widzieli na dwóch spotkaniach reprezentacji, no to jest ewidentnie zawodnik do tego typu gry. Także Bednarek w kadrze obrońca. Czyli mówi pan, że jest szansa, że wsiądzie do samolotu w przyszłości, jeśli utrzyma formę, jeśli będzie dopisywał o zdrowie. Wiadomo, że tych czynników jest bardzo dużo, ale to może być ostoja obrony reprezentacji Polski? Tutaj rozpatrzyłbym jak gdyby dwa fragmenty tego jego takiej aspiracji do kadry. No pierwszy to jest taki, żeby się do tej kadry dostać, tak, do tej szerokiej, która na ostatnie zgrupowanie pojedzie i później wsiądzie wybrana elita tej kadry do samolotu, poleci do Rosji, a później następny fragment to jest wbicie się do składu. Z tym zawsze jest trudniej, tak? Z tym zawsze jest trudniej, bo jednak no gdzieś te mechanizmy są, gdzieś ci zawodnicy od lat się znają i to jest taki dodatkowy stopień, chyba wyższy do pokonania. Na dzień dzisiejszy, jeżeli będzie grał przyzwoicie, ja mówię przyzwoicie, nie używam słowa bardzo dobrze, tylko przyzwoicie, to na pewno trener myślę, że nie zapomni o nim, ma szansę go zaprosić na to zgrupowanie przed wyjazdem. A później dużo pokażą też treningi na takim zgrupowaniu.